Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Zastanawiałem się, słuchajcie, w jaki sposób zacząć ten wykład, w taki sposób, żeby był maksymalnie uniwersalny, a więc żeby się nie zdezaktualizował z chwilą, kiedy zejdę z tej sceny, bo jak patrzę na rozwój czata GPT, to mam poczucie, że co kolejny tweet OpenAI, to dowiadujemy się czegoś nowego na temat czata GPT. I zapytałem sam czat GPT wczoraj, jak Maciek Kawecki ma rozpocząć dzisiejszy TED na Politechnice Poznańskiej. I zażyczył sobie, żebym powiedział taki wiersz i taki żart, tak więc przekazuję wam ten żart. Ale najbardziej interesujące i intrygujące jest zdanie ostatnie, ale zanim się obejrzysz, znam wszystkie twoje tajemnice i zaczynam się wtrącać w każdą jedną sprawę. Brzmi trochę jak plan. Do tej pory człowiekowi nie udało się odwzorować naszego mózgu. Jest idealnym organem, jest jakimś formą cuda natury, ale nie udało nam się mózgu odwzorować. Nie wiemy, jak funkcjonuje w każdym detalu funkcjonowania naszego mózgu. Nie jesteśmy w stanie w związku z tym nadać naszemu mózgowi formy wzoru matematycznego, a tym samym nie jesteśmy w stanie stworzyć mocy obliczeniowej, która jest w stanie na świecie stworzyć konkurencję dla ludzkiego mózgu. Mimo to, że nie wiemy, jak funkcjonuje ludzki mózg, dokonaliśmy rzeczy, która wydawała się jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie niemożliwa. Stworzyliśmy coś, co jest samostanowiące. Sztuczna inteligencja dzisiaj samostanowi. Nie ma dobrej woli, nie ma złej woli, ale samostanowi. Jak wchodzimy na jakiekolwiek medium społecznościowe, widzimy zwłaszcza YouTube albo TikTok, widzimy filmy rekomendowane, które tam się wyświetlają. To oczywiście wiemy o tym, że tej platformie chodziło o to, żeby wyświetlały nam się filmy w kolejności, które nas interesują, czyli i treści, które nas interesują, a więc chodzi o to, żeby oczywiście zainteresować nas tym portalem dużo silniej. A jeśli zapytam kogokolwiek, dlaczego wyświetla mi się coś w takiej, a nie innej kolejności, dlatego zobaczyłem ten konkretny film dzisiaj rano, wchodząc na TikToka, nikt na to pytanie mi nie odpowie. Jeżeli zadam pytanie twórcom czata GPT, dlaczego ja zobaczyłem określoną odpowiedź w odpowiedzi na mojego prompta, czyli zapytanie kierowane do czata GPT, nikt na to pytanie nie odpowie. Możemy podejrzewać, dlaczego coś się pojawiło, ale to jest ten obszar czarnego pudełka, samostanowienia sztucznej inteligencji. W jakim kierunku podążamy? Starałem się tutaj, budując jakąś predykcję, postawić jednak na coś możliwie uniwersalnego. Długo szukałem informacji, ile my w ogóle mamy danych na świecie. W zależności od źródła, od 4 do 17 bilionów tokenów danych, bez wątpienia czeka nas stworzenie sztucznej inteligencji omnipotentnej. Czyli czeka nas stworzenie czegoś, co wie wszystko. Czegoś, co jest Wikipedią do kwadratu. Czegoś, co pozyskało wszystkie dane stworzone przez człowieka, ale nie tylko. Czegoś, co posiada wszystkie dane, którymi utrwaliliśmy zjawiska przyrodnicze, dane geopolityczne, dane geosatelitarne i wreszcie nawet dane związane z pracami rąk ludzkich tysiące lat wstecz. Czeka nas stworzenie miejsca, które zgromadziło całą wiedzę, na którą zapracował sobie świat. Druga rzecz, która nas czeka, wiąże się z odpowiedzią na pytanie, kiedy to wszystko się zaczęło, czyli kiedy my w ogóle weszliśmy w erę społeczeństwa informacyjnego. I prawdopodobnie ilu z was na tej scenie zadałbym dokładnie to samo pytanie, to tylu z was udzieliłoby zupełnie innej odpowiedzi. Dla mnie tym momentem jest wrzesień 2000 roku, kiedy dwóch założycieli Google'a spotkało się, uświadamiając sobie, że mimo że stworzyli wyszukiwarkę, która już wtedy miała miliony użytkowników, nie generowała zysków takich, jakie chcieli, żeby generowała. I uświadomili sobie, że to, na czym się zarabia, to nie jest niestety przekazywanie wiedzy, ale to jest umiejętne wykorzystywanie cyfrowych śladów, które sobie pozostawiamy przy okazji poszukiwania wiedzy, przy okazji poszukiwania informacji. I miesiąc później na płomiennej konferencji prasowej Larry Page ogłosił stworzenie Google Ads, Google AdWords. Do dziś ponad 50% zysków Google'a, do dziś dźwignia handlu, do dziś najważniejszy na świecie mechanizm targetowania. I tak cały świat technologii patrzył na Google i zaczął kopiować ten model postępowania, bo im się udało.
I tak moim zdaniem weszliśmy w erę społeczeństwa informacyjnego i ta era właśnie się kończy. Dlatego, bo kończy się era tradycyjnych wyszukiwarek internetowych. My jesteśmy atakowani z wszystkich stron informacjami do tego stopnia, że oczekujemy informacji przekazanej na tacy. I dokładnie tą tacą dzisiaj są czaty. W związku z tym wyszukiwarka przyszłości to jest wyszukiwarka oparta na silnikach sztucznej inteligencji i danych, które nam się pomału kończą. Jeszcze dziś to, co widzimy, to, co jest kreowane przez algorytmy kreatywne, to jest efekt pracy ludzkich rąk, przetworzony przez algorytm predykcyjny. Za chwilkę to będą wyniki, które pojawiają się w efekcie analizy również danych syntetycznych, a więc nieprawdziwych, mimo że jesteśmy tak silnymi ekshibicjonistami, dzielimy się wszystkim, co stworzymy, to i tak danych jest niewystarczająco. Uświadomił to sobie startup DataGen z Izraela, który już dzisiaj jest wart kilkaset milionów dolarów, zapraszając do studia niewielkiego w Tel Awiwie, mieszkańców Tel Awiwu różnych raz, robiąc im setki zdjęć. Następnie algorytm zaczął te zdjęcia przekształcać po to, żeby tworzyć wizerunki fikcyjne, nieprawdziwe, ale oparte o rzeczywisty kontekst behawioralny, po to, żeby potem je pakować i wysyłać do firm, które wykorzystują te syntetyczne wizerunki po to, żeby szkolić nimi algorytmy. Dochodzimy do momentu, w którym algorytmy tworzą dane po to, żeby tymi danymi karmić algorytmy, które podejmują decyzje względem naszej rzeczywistości. Prawo Moora to jest prawo, które zapewne znacie, niezwykle znane, które jest prawem empirycznym, czyli opiera się na tym, co się naprawdę wydarzyło i pokazuje, że świat rozwija się, świat technologii rozwija się dwa razy szybciej co 24 miesiące. A konkretnie liczba tranzystorów w układach scalonych co 24 miesiące podwaja swoją ilość, a ponieważ dzisiaj układy scalone to jest sól rozwoju technologii, uniwersalizuje się to prawo, wskazując, że to jest prawo, które mówi nam dzisiaj, że rozwijamy się co 24 miesiące dwa razy szybciej. I oczywiście rodzi się pytanie, czy to się wiąże z wypieraniem zawodów. Tak, wiąże się z wypieraniem zawodów. Nikt z nas dzisiaj nie nasłuchuje samolotu w ten sposób. Zawód słuchacza samolotów został wyparty. Teraz osoby, które śledzą ruch samolotów, są albo zlokalizowane pod ziemią głęboko, tak jak na przykład na Okęciu, albo wysoko na wieży. Ale nikt z nich nie wygląda dokładnie tak. Nie ma też osób, które tradycyjnie rozkładają kręgle w kręgielni, ponieważ ten zawód również umarł. Podobnie jak nie ma dzisiaj komputerów, od słowa computrare, a więc osób, które zajmowały się tradycyjnym liczeniem, wykorzystując tradycyjne urządzenia do liczenia. Zastąpił je tradycyjny komputer, licząc od 1981 roku, kiedy IBM udostępnił swój pierwszy PC, komputer domowy. Czy każda z tych osób straciła pracę? Nie. Żadna z tych osób prawdopodobnie nie straciła pracy w takim ujęciu, że znalazła inne miejsce zatrudnienia. Okazała się jakimś poziomem kreatywności. A co z czatem GPT? Jak piszę w swoich mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, na temat sztucznej inteligencji, to zawsze pojawia się to samo. Zawsze dostaję jakąś wiadomość od grafika komputerowego, który mówi o tym, że doprowadzam do śmierci jego zawodu. Mam wrażenie, że to jest grupa zawodowa, która boi się czata GPT najbardziej. Więc na tej grupie chciałem się spotkać. Na tej grupie chciałem podać wam pewien przykład wniosku, do którego za chwilkę dojdziemy. Mój kolega Tomek chciał wykorzystać czat kreatywny do tego, żeby stworzyć obraz mężczyzny, takiego jak ja, który stoi na środku ulicy, ale kamera zlokalizowana jest na samym dole, zlokalizowana jest na poziomie jego stóp. Za każdym razem ten mężczyzna wychodził bardzo monumentalny, nienaturalny, tak jakby na stałe był zrośnięty z chodnikiem, jakby na stałe zrośnięty był z ziemią. Nie udało mu się stworzyć mężczyzny naturalnego, zmienił prompt, zmienił zapytanie, prosząc, żeby sztuczna inteligencja stworzyła obraz kobiety. Udało się. Stworzyła obraz naturalnej, luźnej kobiety, która ma ręce w kieszeni. Dlaczego mężczyzna przy takim samym pytaniu wychodzi nienaturalnie, monumentalnie, sztucznie, a kobieta wychodzi naturalnie? Zaczął się zastanawiać, analizować, jakimi danymi prawdopodobnie ten algorytm był nakarmiony. Odpowiedział sobie na pytanie, kiedy my robimy zdjęcia mężczyźnie od samego dołu, kiedy nasz
obiektyw aparatu znajduje się na poziomie jego stóp. No wtedy, kiedy ten mężczyzna jest posągiem. Wtedy, kiedy ten mężczyzna jest monumentem. A przez setki lat ludzkość budowała monumenty tylko mężczyznom. Nie było tam kobiet. W związku z tym sieć pełna jest takich zdjęć mężczyzn, którzy są monumentami. W związku z tym należało zmienić prompt, zmienić zapytanie w taki sposób, żeby wykluczyć spośród wyników, które algorytm brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, te, które opierają się na mężczyźnie monumencie. I w efekcie powstał fantastyczny obraz mężczyzny luźnego, a kadr, który go ujmował, znajdował się rzeczywiście, aparat znajdował się na dole. To wymaga kreatywności od grafików komputerowych, bo jaki zawód posiada takie umiejętności wręcz artystyczne, taką wrażliwość społeczną, żeby opisywać rzeczywistość czatowi, nie wystarczy być tylko programistą, który perfekcyjnie umie wpisywać kod. Trzeba mieć poziom wrażliwości, który pozwala mu opisać rzeczywistość na tyle, żeby czat umiał to zrozumieć, w cudzysłowie zrozumieć, i przekazać nam efekt, na którym nam zależy. Te dwie cechy, czyli cechę kreatywności na poziomie wręcz artystycznej, umiejętności wyrażenia się w przestrzeni artystycznej i znajomość technologii, techniki, jak funkcjonują systemy komputerowe, mają graficy komputerowi i są naturalnym kandydatem do tego, żeby robić to w sposób perfekcyjny. W związku z tym ChatGPT nie jest czymś, co pozbawia ich pracy, tylko jest nowym narzędziem. Ale pytanie, czy my mamy prawo dzisiaj żądać takiego poziomu kreatywności od wszystkich, od każdego jednego zawodu w Polsce, w czasach, w których w tym samym momencie po ziemi chodzą osoby, które mają w ręku smartfon i potrafią tylko wykonać połączenie telefoniczne i tylko napisać SMS-a, i to z wielkim trudem, jednocześnie chodzą osoby, które opisują otaczającą nas rzeczywistość, wykorzystując algorytm językowy. Dlaczego ChatGPT stał się tak bardzo znany? Wiele osób mówi, że stał się znany dlatego, bo ma nieprawdopodobną moc obliczeniową. Bezsilny, nic z tych rzeczy. Są na świecie dużo silniejsze algorytmy, dużo ważniejsze społecznie, te, które udostępniają miliony struktur białek, do których dostępu do tej pory ludzkość nigdy nie miała, dzięki której powstają leki, dzięki której powstają szczepionki. ChatGPT jest pierwszym globalnym produktem sztucznej inteligencji. Po raz pierwszy komuś przyszło do głowy, żeby nadać sztucznej inteligencji formę czynności, która jest najbliższa człowiekowi, czyli rozmowy i dialogu. Dlatego do tej pory wszystkie wizje futurystów mówiące o tym, że sztuczna inteligencja w formie robota będzie nam sprzątała mieszkanie, będzie podawała nam obiady, będzie nas otaczała dookoła, się nie sprawdziły. Okazało się, że ta sztuczna inteligencja, która jako pierwsza przebiła strzechy naszych domów, to jest sztuczna inteligencja w formie czata, czyli najbliższej człowiekowi rozmowy. My, tworząc nawet tak pogłębione technologie, szukamy naszych lustrzanych odbić, czyli tego, co nam jest najbliższe. Chciałbym, kończąc to wystąpienie, szukając odpowiedzi na to pytanie, podać pewien przykład tego, czym jest przekraczanie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne. Jeżeli zapytałbym was dzisiaj, jakie jest najbardziej znane słowo w świecie technologii, które urodziło się w naszej części Europy, to moglibyśmy podawać tutaj bardzo wiele różnych nazw. Ale jest to słowo robot 100 lat temu w Pradze na deskach Teatru Narodowego. Wystawiona została sztuka Uniwersalne roboty Rossuma Karela Czapka. Słowo robot pochodzące od czeskiego słowa robota, które oznacza pracę niewolniczą. Robot miał być niewolnikiem człowieka. Sztuka niezwykle znana, obiegła cały świat, wystawiana również na Broadwayu, a wraz z nią słowo robot obiegło cały świat. W pierwszej części sztuki roboty człowiekowi zaczęły pomagać, a na końcu zabiły każdą żywą istotę na ziemi. I tak słowo robot obiegło cały świat. Karel Czapek pokazał nam, wprowadzając to słowo do obrotu, czym kończy się przekraczanie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne. Kończy się unicestwieniem człowieka. Pamiętajmy, że to, co widzicie dzisiaj jako wynik działań ChatGPT, to jest algorytm kreatywny, predykcyjny, który stara się przewidzieć, jaką odpowiedź od niego chcecie uzyskać. ChatGPT jest niczym innym, wczoraj przeczytałem Bartka Siei, bardzo fajne zdanie, jest niczym innym jak
lustrzanym odbiciem ludzkiego sumienia. Więc zadajmy sobie pytanie, czy to naturalne sumienie pozwala nam rozwijać w takim tempie sztuczną inteligencję. Ja chcę zakończyć to wystąpienie apelem, podpisuję się pod listem Elona Muska, podpisuję się pod listem Steve'a Jobsa, Noa Harariego o tym, żeby powiedzieć chociaż na chwilę rozwojowi sztucznej inteligencji w takim kierunku stop, z jednym jednak zastrzeżeniem. Ten list ma jedną najpoważniejszą wadę. Podpisał go Elon Musk. Dziękuję wam bardzo.